Nice. Nie! Spadłem. Nie! Spadłem bardziej! Nie! Dobra, słuchajcie, no to już robię coś łatwego, bo się namęczyłem. Crystallized, kolejna mapa z listy. Po tej sromotnej porażce, jaką poniosłem, próbując ograć Melta, to może spróbujmy czegoś prostszego, bo się najwyraźniej nie nadaje do trudnych map, co? Zagrajmy. Tak szczerze to... A, to jest to! To jest to z tym bossem! Ależ tos! To, co widzieliśmy na YouTubie. Dobra, gramy. To jest walka z bossem. Jestem super happy. Grajmy. Rozumiem, że to mnie zabija. Uciekam. Siema, mały. Ty jesteś śmieszny. Gdzie jestem? Okej, okay, dobra. Unikać tych linii. Jak go oglądałem, to było przyjemniej o tyle, że mogłem lepiej obserwować, co się dzieje, bo to jest strasznie fajne i dynamiczne. Super jest to zrobione. Dobra, on mi nie robi obrażeń. W sensie w niego mogę wchodzić. Ważne, żebym nie wchodził w jego ataki. Jesus Christ, on... Coś się dzieje. Ziomuś! Kamehameha! Halo! Co jest? Halo, gościu! Nie! To jest ledwo insane, serio? Pewnie są jakieś checkpointy, co? Leć w prawo! Leć! Leć, mój stateczku! Leć! Chciałbym wiedzieć, co się wydarzy. Aha, dobra, widzę. Przecież są normalnie te oznaczone obszary. Nie zauważyłem tego. Jak strzela? Nie! 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 Uciekaj! Uciekaj, stateczku! O! Za nisko. Jeszcze raz. Dobra. O! Lewo! Lewo! Kurde, trochę się nie widzę. Przyznam szczerze, że to jest dość problematyczne. Nie wiem, na jakiej wysokości jestem. Okej. Okay. Dobra. O! On wybija rytm nawet tymi swoimi małymi łapkami. To jest takie słodkie. A, jego też nie mogę dotykać. Fuck. No tak, jednak faktycznie jak miał już kolce na sobie, to mogłem się spodziewać, że dotknięcie go byłoby głupie. Dobra, przestań wybijać rytm, bo denerwujesz ludzi na czacie. O fuck. Myślałem, że jestem idealnie na dół. Jeszcze raz. Dobra, easy peasy. Co? Nie było oznaczone, czy było? Może było. Dobra, fruń. Delikatnie. To jest jeszcze chillerka. Teraz się zaczyna trochę trudniej, ale bez przesady. No, no. Czy te kolce są oznaczone? Nie. Po prostu muszę widzieć, gdzie wybucha atak. Dokładnie. No. Tak. Git. I nawet nie przeszkadza trzęsienie się kamery tutaj, bo to jest takie fajne i zsynchronizowane z tym, co się dzieje, ale w taki przyjemny sposób, bo jak graliśmy w tą niebieską mapę, Back Again ona się nazywała. Ziomuś! Nie przesadzasz aby trochę? To jest już Logotomy level. On robił coś podobnego na sam koniec.
Urosło mu się troszki. Gdzie jestem bezpieczny? Nie widziałem. Dobra. Tu jest szaro teraz. Tu będzie szaro, okej. Halo, co? Gdzie jestem bezpieczny? Przestałem widzieć szare punkty. No i ja nie widzę już szarości, bo wszystko się robi szare, czarne. Nie wiadomo, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne. Dobra. Dobra, teraz szare znowu jest szare. To mi się podoba. Nice. Kamehameha! Gdzie jestem? Tak, to prawda. W sensie, Wilgax, masz trochę racji. Że w Back Again było dużo bardziej dynamicznie i to też było fajnie spisane, spasowane z tym wszystkim, ale z jakiegoś powodu, jak to były same kształty, które po prostu się raczej pojawiały bardziej niż... W sensie, tu się trochę więcej działo i to wszystko było jakoś takie lepiej spięte. Ja źle wspominam Back Again, a to jest bardzo fajna mapa. Nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego, że był tu ten bosik wizualnie. Możliwe. Ale Crystallized wyszło mi jako mapa bardzo, dużo bardziej niż Back Again. No i kolejna mapka, wcześniej bardzo tematyczna, tym razem zagramy sobie w coś może trochę spokojniejszego. Insane Demon to jest jednak coś, co mnie bardzo męczy, więc w ramach jakiegoś takiego lekkiego zejścia z tonu, w ramach przygotowania się do Insane Demona, może kolejnego, widziałem też na liście, którą dostałem, Extreme Demona, The Beacon, Easy Demon by The J Shadow. I am Atomic. I am Atomic. Kto zrozumiał, ten zrozumiał. Tu jestem kulką, która się tak dziwnie odbija. Ale fajny dźwięk. Ej, w ogóle... Jeśli graliście w jakieś takie gry w klimacie Limbo albo Inside, to właśnie ten klimat mi, tym klimatem mi to daje. Dobra, kumam. Kumam. Tak, totalnie. Nie wiem, czy kiedykolwiek graliście w gry tego typu, ale totalnie mi to daje takim klimatem Inside. Albo właśnie Limbo. Bardzo podobne gry, ale zgoła z innym zamysłem. Rozumiem, że mam mnie to wystrzelić. Aha, ja się muszę... dać wystrzelić sprytnie. Nice. Fajne. Kurde no. Nice. Czy to słoneczko coś robi? A, wystrzeliwuje mnie do góry, to ma sens, dobra. Och, fuck. No. To było łatwe, nie wiem czemu to tak... Nice, dobra. No już, widzę co się wydarzyło, naprawdę nie musicie mi tego dwa razy udowadniać, że coś zrobiłem. Nice. No i do góry. Dobra. Rozumiem, że zepsułem, muszę jeszcze raz. Okej. Okay. Tak, i dosłownie ten sam klimat, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, że cała rozgrywka polega trochę na kombinowaniu, co właściwie zrobić na mapie, bardziej niż na skomplikowanych wyzwaniach zręcznościowych. Fajnie. Widać skilla. W ogóle zabawne, że w ramach tego została użyta ta konkretna, w sensie ten konkretny gameplay. Że nie jest to, nie wiem, robot albo zwykła kostka, tylko jednak kula. Ciekawe. Dźwięk! Okej, dobra, słyszę już kiedy. O nie, dobra. Tak, już raczej nie będę tak popełniał błędów, jak popełniałem. Jo, nice. Co? Będzie mnie trzymać sufitu? Tak, sztos. Dobra. No to poczekam, bo... Dobra, właśnie. Okej.
Nice. Nie! Spadłem. Nie! Spadłem bardziej! Nie! Kurde, no taki kawał drogi. Nie! Spadłem! Nie! Spadłem bardziej! O, oh, fuck. Ja naprawdę nie robię tego pod memy. Ja tak reaguję naturalnie. Gdzie wy mnie będziecie poznawać jak nikt inny na tych streamach. A to dlatego, w sensie, nie, że będziecie mnie znać lepiej niż wy, moi przyjaciele. Chodzi mi o to, że jako, że oglądacie mnie od bardzo dawna, to będziecie widzieć, jak ja się powoli otwieram i trochę bardziej naturalny też się staje w trakcie tych streamów. Okay, a to co robi? Dalej nie wiem. Dalej nie wiem. Naprawdę w ogóle mi nie pomogło to. Nie, chyba tam. Aha, o coś zaczepiłem. No. No, no. Nie, przeleciałem. Dobra. Dobra, jest git. Tu jest okej, okay. Tu jest okej. Okay. Brakło zasięgu. I co teraz? No nie, spadłem. Spadłem bardzo, znowu. Dobrze przynajmniej, że wiem jak iść. To bardzo ułatwia życie. O, nie. Okej. Mam komputerek jakiś znalazłem. Na sam dół spadłem. O mój Boże, współczuję. Daję practice. Softlock. Miło było z wami grać, dobra. Jednak nie. Odpaliliśmy beacon. A, the beacon. To ma sens. To ma sens. The beacon. Aha. Trollka. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. No, podoba mi się, że wyglądam teraz jak piła mechaniczna. Super. Dobra, beacon odpalony, co teraz? Dobra, naskoczyłem. Spoko. Aha, okej, okay, dobra. Myślałem, że to będzie koniec, szczerze mówiąc. No w ogóle, kampski, jak ty szybko się tu znalazłeś znowu. Jestem w szoku. Ah, fuck. Powinienem się zsunąć, a nie skakać. Jakbym nie skoczył, to bym sobie poradził. No właśnie. No. Łatwo. Jump. Aha, to jednym ciągiem trzeba. Jak zwykle. Ja zawsze mam ten problem, że jak robię jakiś skok dobrze, to potem się zatrzymuję, bo myślę sobie, a dobra, żeby nie spierdzielić, to trzeba na chwilę zwolnić. Nie. W tej grze nie trzeba zwalniać. W tej grze trzeba robić wszystko ciągiem. Bo ona ci nadaje rozpędu i dzięki temu możesz zrobić kolejne skoki, nie? I co jest? Drzwi zamknięte. O! Nie spodziewałem się, że będę mógł je po prostu rozwalić. Collect 15 stars. Quest completed. Strzału nie wiem! Ale fajnie. The Beacon. Mapa w stylu, tak jak wspomniałem, bardzo kojarzącym mi się z takimi grami jak Inside czy Limbo. Grami, z którymi spędziłem sporo czasu, bo były bardzo intrygujące. I podobnie tutaj, wykorzystanie kilku dodatkowych mechanik w klimacie tych gier, żeby stworzyć właśnie taki ambient, takie przeżycie trochę jak z tych gier. Jak z Limbo, jak z Inside. I dokładnie to dostałem. Fajnie. Bardzo, bardzo mi się podobało. Szczególnie, że tak jak wspomniałem, te gry zrobiły na mnie spore wrażenie. Nice.